W dzisiejszym programie. W pierwszej bazie lotnictwa transportowego witamy wchodzący do służby w Wojsku Polskim pierwszy z trzech zakupionych samolot Boeing 737-800. W Akademii Wojsk Lądowych świętujemy uroczystą promocję oficerów obrony terytorialnej. Odwiedzimy 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego, której żołnierze opowiedzą nam o służbie w kontyngentach zagranicznych oraz używanym przez nich sprzęcie. Zobaczymy, jak ambitni szeregowi radzą sobie w czasie egzaminu do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. W ostatnią środę na terenie pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie odbyło się uroczyste przyjęcie do służby pierwszego z trzech zakupionych samolotów średniego zasięgu Boeing 737-800. Maszynie o numerze bocznym 110 nadano imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Matką chrzestną została starsza szeregowa Oktawia Nowacka, żołnierka Wojska Polskiego, medalistka Igrzysk Olimpijskich. Spotkanie było również okazją do podsumowania dwóch ostatnich lat działań Ministerstwa Obrony Narodowej. Cel naszego działania w ciągu tych ubiegłych dwóch lat, ale i w przyszłości, nakierowany jest na to, żeby Polska była bezpieczna, żeby polska armia była zdolna wypełnić swoje konstytucyjne obowiązki, czyli być tak silną, tak sprawną i tak potężną, by być zdolna do obrony naszej ojczyzny. Budujemy armię nowoczesną i narodową, nowoczesną w jej wymiarze profesjonalnym, operacyjnym i narodową, dzięki powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej głęboko zakorzenionych w naszej codzienności. Raki, kraby, mosty D'Aglesia, które ze względu na problemy konstrukcyjne miały wielomiesięczne opóźnienia i dopiero nasza praca, nasze współdziałanie z przemysłem zbrojeniowym, z instytutami naukowymi pozwoliło te mosty odebrać. I na koniec to, co dla mnie osobiście bardzo ważne, odbudowa specjalnego lotnictwa transportowego. Dzisiaj mieliśmy ważną uroczystość, ale tak naprawdę ona finalizuje to, co działo się przez ostatnie miesiące. To pokazuje, że niemożność, która trwała w Polsce przez 20 lat, jest możliwa do pokonania, jeżeli jest determinacja polskiego rządu, jeżeli jest determinacja ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. To można zrobić i za to bardzo serdecznie dziękuję. Przez ostatnie 2 lata Ministerstwo Obrony Narodowej przykładało dużo uwagi do wychowania, do edukacji, do współpracy ze społeczeństwem, do popularyzacji historii oręża polskiego. Uruchomiliśmy pilotażowy program wojskowych klas mundurowych. Dzisiaj jest 57 szkół, które prowadzą takie klasy. Uruchomiliśmy po wielu latach ochotnicze szkolenie studentów, Legia Akademicka. Uruchomiliśmy program, który ruszy od 1 stycznia, strzelnica w każdym powiecie. Strategiczny przegląd obronny po raz pierwszy stworzył takie ramy, które pozwolą, żeby rozwój sił zbrojnych opierał się na realnych zagrożeniach i w sposób realny mierzył zasoby do tych zadań. Dzięki temu wiemy, że dzięki pieniądzom, które będziemy mieli do swojej dyspozycji, będziemy w stanie skutecznie bronić Polski i być wiarygodnym sojusznikiem w ramach NATO. Niezmiernie istotne jest odwrócenie trendu wyprzedaży mienia powojskowego, czego dobrym przykładem jest Nowe Miasto nad Pilicą, wraca do sił zbrojnych i będzie stanowiło zaplecze dla wojsk polskich i sojuszniczych. Wyższe Szkolnictwo Wojskowe. W ciągu 2 lat przywróciliśmy charakter wojskowy tym szkołom. Podnieśliśmy morale. Budżet jest na właściwym poziomie i ciągle rośnie. Polska armia musi być silna. Polska armia musi być godna naszych patronów, tych, którzy patronują także polskim skrzydłom, tych, którzy patronują samolotom, które dzisiaj przyjmujemy. Minął dokładnie rok, odkąd pierwsi kandydaci na podoficerów obrony terytorialnej przystąpili do nauki w Akademii Wojsk Lądowych. 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości we Wrocławiu, odbyła się ich uroczysta inauguracja. Teraz żołnierze trafią do brygad sformowanych na terenie całego kraju. Po
Podczas tego 12-miesięcznego kursu podporucznicy zdobyli umiejętności z zakresu taktyki, z zakresu szkolenia ogniowego, z zakresu metodyki, tak bardzo potrzebne przecież oficerom, którzy będą programowali, którzy będą przygotowywali zajęcia pod kątem metodycznym, organizacyjnym. Dzisiaj jest wielkie święto, dostałam nominację na podporucznika i jestem z siebie bardzo dumna, było to zawsze moim marzeniem i mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy pierwszym rocznikiem absolwentów, który właściwie pisze nowy rozdział, nową historię jako Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To był na pewno ciężki okres, intensywne treningi, szkolenie na wielu poligonach, wiele wyjazdów różnych, no ale warto było. Był to dla podchorążych bardzo intensywny czas szkolenia, wymagający od nich ogromnego wysiłku. Czasu na naukę było niewiele. Jesteśmy dumni, że spełnili wymagania, zdali egzamin na oficera i już za miesiąc w jednostkach wojskowych rozpoczną służbę dla dobra naszego kraju. Na pewno trzeba powiedzieć, że przed nimi trudne zadanie, dlatego że już zostali wyznaczeni, zostali podzieleni na poszczególne brygady, ale będą dowódcami plutonów, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, osób, których służba wojskowa jest pasją, które często doskonaliły się chociażby w organizacjach proobronnych, które mają naprawdę dużą wiedzę i umiejętności praktyczne. To tylko podnosi poprzeczkę dla naszych podporuczników, ale wierzę w to, że im się uda i że znakomicie sprawdzą się w swojej roli. XXIII Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim to jedna z kilku jednostek na co dzień zapewniająca bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej Polski. To właśnie tutaj całodobowy dyżur bojowy pełnią piloci wyposażeni w samoloty myśliwskie MiG-29. Zobaczmy, z jakimi wyzwaniami mierzą się nasi lotnicy oraz jakim sprzętem dysponują. W ćwiczeniach międzynarodowych bierzemy udział kilka razy do roku. Wracamy z Bułgarii, z ćwiczeń Joint Flying Training 2017, gdzie mieliśmy okazję wykonywać wspólne loty, treningi z Włochami oraz siłami powietrznymi Bułgarii. Byliśmy tam 3 tygodnie, no i szczęśliwie udało nam się wylądować przy takiej akurat niełatwej pogodzie. Współpracując z ludźmi z innych krajów, możemy się nie tylko porównać, ale możemy również wymienić się doświadczeniami, których nie jesteśmy sami sobie wytworzyć we własnym gronie. Mamy, można by powiedzieć, 3 rodzaje zadań realizowanych za granicą. Pierwsza sprawa to są ćwiczenia zagraniczne. Właśnie samoloty w dniu dzisiejszym wracają z ćwiczeń w Bułgarii. Drugim rodzajem misji to są misje w ramach polskiego kontyngentu wojskowego. Nasza eskadra 3-krotnie już brała udział w misji na Litwie. W ramach zobowiązań po wstąpieniu do NATO utrzymujemy dyżur bojowy, który w okresie pokoju utrzymuje bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej i nie tylko. No oczywiście MiG-29 mają ogromny potencjał i jak najbardziej nadają się do wykonywania misji Air Policing. Są to szybkie, dobre, mocne samoloty. No a misje Air Policing służą do tego, żeby pomagać. W momencie, kiedy następuje jakieś naruszenie przestrzeni bądź problemy samolotów komunikacyjnych, utrata łączności, niekontrolowane wtargnięcie na polską przestrzeń powietrzną, podrywany jest dyżur bojowy. W tym celu piloci pełnią dyżury 24-godzinne i w przeciągu kilku do kilkunastu minut znajdują się w samolocie i lecą, udają się w dany rejon zadania. W naszej eskadrze jest 16 samolotów MiG-29. Do tego oczywiście jest potrzebna rzesza ludzi ze względu na dosyć dużą komplikację sprzętu. Mamy techników w różnych specjalnościach, każdy się zajmuje swoją działką. W tym momencie nasi technicy wykonują naprawę samolotu MiG-29, konkretnie demontują luk, aby mieć dostęp do rozrusznika turbinowego. Defekty się zdarzają, natomiast po to jest taka rzesza techników w różnych specjalnościach, żeby
samoloty jak najszybciej usprawniać. No, możemy się tym pochwalić, że praktycznie rzecz biorąc wszystkie samoloty, które są w eskadrze obsługi, które konkretnie są przewidziane na loty w przeciągu 24 godzin są usprawniane, także non-stop praktycznie rzecz biorąc mamy komplet sprawnych samolotów. Cała droga przez lata w szkole prowadzi właśnie do tego, żeby skończyć na samolotach MiG-29 bądź F-16. Dyżury bojowe odbywają się cyklicznie, trwają 24 godziny i pełnione są non-stop. Pełnimy dyżury krajowe i natowskie w ramach zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, by Polacy mogli czuć się bezpiecznie w swoim kraju, wiedząc, że zagrożenie z powietrza będzie zniwelowane. W tamtych czasach, kiedy był konstruowany MiG-29, ten samolot został skonstruowany jako samolot przeznaczony do walki, szczególnie na bliskim dystansie. W związku z tym jego konstrukcja, jego parametry przede wszystkim były nastawione właśnie do tego typu zadań. Tym, co wyróżnia FA-16, jego szeroki wachlarz uzbrojenia, to jest jego przewaga w stosunku do MiG-29. Natomiast nasz samolot jest samolotem właśnie stricte myśliwskim. Jego prędkość lotu to jest prawie 2600 km na godzinę. Ogromna prędkość, gdzie przewyższa nawet najnowocześniejsze obecnie konstrukcje, ale przede wszystkim to, co jego wyróżnia, to jest prędkość wznoszenia. Prędkość wznoszenia w tym przypadku to jest 330 metrów na sekundę. To jest absolutnie najwyższa prędkość ze wszystkich samolotów, które obecnie są w służbie. Zastosowanie dwóch silników o ogromnym ciągu. Ciąg tych dwóch silników przewyższa ciężar tego samolotu. W związku z tym ten samolot może w locie pionowo do góry jeszcze przyspieszać. Odczuwalna jest na pewno wielka moc. To tak jakby porównać zwykły samochód rodzinny, van, do samochodu sportowego. Uczucie posiadanej mocy pod nadgarstkiem jest niesamowite. Możliwości pilotażowe są na bardzo wysokim poziomie, a sam fakt tego, że jest to samolot jeszcze nie z epoki fly-by-wire, pozwala pilotowi tak naprawdę bardzo dokładnie poczuć samolot i sprawia wielką frajdę podczas samego pilotowania. No wiadomo, że prędkość wznoszenia i prędkość maksymalna jest wykorzystywana w przypadku ewentualnej ingerencji przez jakiś samolot przeciwnika. I tu musimy wykorzystać jego możliwości, żeby jak najszybciej ten cel przechwycić. W związku z tym akurat w tym momencie jest ten samolot preferowany do prowadzenia tych misji air policing. Po to, żeby upamiętnić tych najlepszych polskich bohaterów, każdy z naszych samolotów ma swojego patrona. I każdy z 16 MiG-ów ma namalowanego jakiegoś bohatera, który był związany zarówno z wojną polsko-bolszewicką, jak i dywizjonem 303, jak również ze 111 Eskadrą Myśliwską. Do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu zjechali się z całej Polski. Każdy pełen nadziei i przekonany o tym, że uda mu się osiągnąć swój cel. Zostać pełnoprawnym członkiem Korpusu Podoficerów. To już jest kolejna edycja postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tym razem na pierwszy turniej z 2018 roku. W dniu dzisiejszym realizujemy już trzeci dzień egzaminu, w którym uczestniczy 419 kandydatów z jednostek wojskowych, szeregowych, zawodowych. Kurs ma na celu wybranie najlepszych szeregowych, zawodowych na szkolenie na przyszłych podoficerów. W mojej ocenie jest to pewne spełnienie marzeń dla tych żołnierzy do osiągania wyższych stanowisk służbowych, ponieważ bez odbycia szkolenia w szkole podoficerskiej nie będą mogli zostać dowódcami, czyli kapralami, później awansować, zdobywać najwyższe stanowiska służbowe w Korpusie Podoficerów. Na to! Maski zdejm. W tył zwrot, do szyku wstąp. Egzamin z regulaminu tutaj jest praktyczny. Sprawdzamy ich zasad żołnierskiego zachowania się, pełnienia służby dyżurnej, muszty indywidualnej oraz chwyty karabinkiem. Starszy szeregowy, już krok, wystąp! Starszy szeregowy Jurczuk melduje się do egzaminu z regulaminu i musztry. Przechodzimy do ćwiczeń praktycznych. Proszę zademonstrować wejście i wyjście do i z pomieszczenia służbowego, w którym jest przełożony. Panie chorąży, starszy szeregowy Jurczuk melduje się w sprawie. Dziękuję. Uwaga, ułożenie beretu, wewnętrzna część beretu dociśnięta do uda, tak?
lewa ręka wyprostowana. Ilość punktów 2, niewielki błąd. A poziom jest zróżnicowany. Są żołnierze, którzy zdobywają poniżej 20 punktów, no i tacy, którzy powyżej 30. To jest już dosyć dobrze. Zadanie 8. Pełniąc służbę podoficera dyżurnego, proszę złożyć telefoniczny meldunek oficerowi dyżurnemu o zdaniu służby. Panie kapitanie, starszy szeregowy Jurczuk melduje zdanie służby podoficera dyżurnego kompanii. Dziękuję. 3 dni bardzo intensywne, praktycznie można powiedzieć od rana do wieczora, gdzie słuchacze oprócz wiedzy teoretycznej z podstawowych dokumentów, które żołnierz powinien znać, muszą też wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Między innymi strzelaniem, między innymi odpowiednim przygotowaniem fizycznym, czyli zdaniem egzaminu z wychowania fizycznego. Teraz mamy egzamin z szkolenia ogniowego. Konkretnie jest to strzelanie szkolne numer 1 z karabinka, karabinu szturmowego bądź pistoletu maszynowego. Żołnierz taką, jaką broń ma na stanie, ma prawo sobie wybrać tą broń i z tej broni, z której się czuje najpewniej, strzela. Przerwij ogień, rozładuj, przejrzeć broń. Mamy wycofać się. Cel znajduje się w odległości 100 metrów. Żołnierz ma 5 sztuk amunicji. Żołnierz, żeby otrzymać ocenę bardzo dobrą, musi zdobyć 40 punktów. 10, 10, 9, 9 i 9. 47, ocena 5. Dziękuję. No, trzeba dużo ćwiczyć, na pewno strzelać, trenować. Nie, samo to nie przechodzi. Poza tym uważam, że trzeba mieć predyspozycję do strzelania. To nie jest prawda, że karabinek nie strzela, że nie jest trafny. Uważam, że trzeba mieć dobre oko tak samo i jakieś predyspozycje na pewno. Widać tutaj różnicę pomiędzy żołnierzami z jednostek bojowych, którzy na co dzień takie strzelania wykonują, z żołnierzami z jednostek bardziej tyłowych. Niemniej większość żołnierzy wykonuje to strzelanie na oceny dobre i bardzo dobre. Zaczynacie na wysokości białych chorągiewek, na komendę, postawa strzelecka, leżąc, ćwicz, zajmujecie pozycję, broń odbezpieczona, podniesioną ręką do góry i słowem gotów meldujecie swoją gotowość do działania. Naprzód! Jędrzejowski. Krzysztof. Tak jest. 2 minuty 25 sekund. Ocena 4. Ocena 4, 3 punkty. Uważam, że to jest szansa, by pójść dalej, awansować. Następny stopień już podoficerski. No jest to jakiś zaszczyt i zwieńczenie tych paru lat jako starszy szeregowy zawodowy. Bycie podoficerem to jest bycie członkiem jednej z największych grup w polskich siłach zbrojnych. Podoficer od jakiegoś czasu słyszymy, że jest ostoją armii i nawet jak patrzymy na armie sojusznicze, wiemy, że żadna armia na świecie nie poradziła sobie bez podoficerów i szeregowych. Jakie pan ma wykształcenie, niech pan powie? Moje wykształcenie zaczęło się od skończenia zasadniczej szkoły zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie poszedłem do technikum. Dobry podoficer to przywódca, który kieruje, motywuje swoich żołnierzy, dając jedną zasadniczą komendę za mną, czyli jest w stanie poprowadzić żołnierzy za sobą w każdych warunkach.